Nie wiadomo, skąd w ich mieszkaniu wziął się ogień, jednak po jego ugaszeniu ich oczom ukazał się rozmiar zniszczeń. Po przeszukaniu pomieszczenia nie stwierdzono osób poszkodowanych. Jedynie został poszkodowany pies, który niestety nie przeżył zdarzenia. W wyniku zdarzenia spalenie uległo jedno z pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz uległo kopceniu ściany w przedpokoju w innych pomieszczeniach oraz zostały uszkodzone okna. Teraz, żeby stanąć na nogi, rodzina z Sosnowca potrzebuje dosłownie wszystkiego. Wszystko praktycznie jest, no nie nadaje się do użytkowania, bo jest po prostu zadymione, jest zwęglone, brudne, więc no tutaj no odzież zimowa dla małego, dla syna starszego. No. Młodszy syn o tyle jest w lepszej sytuacji, bo po prostu miałam w plecaku jeszcze gdzieś tam jakieś rzeczy dla niego, bo zawsze noszę na zmianę. Na razie pani Monika mieszka z dwójką dzieci u siostry, ale prędzej czy później będzie musiała wrócić do siebie. Obecnie jej mieszkanie nie nadaje się do użytkowania. Bliscy poszkodowanych w internetowych zbiórkach apelują o pomoc w dostarczeniu również materiałów budowlanych oraz remoncie spalonych pomieszczeń. Na apele w sieci jest już duży odzew, a rodzina została objęta wsparciem Szlachetnej Paczki. Pomaga również miasto. Mogą dostać tak zwany zasiłek celowy, czyli to jest do 3000 zł. To są takie pierwsze pieniądze, które można pogorzelcom dać, żeby właśnie ten na bieżąco mogli na swoje wydatki przeznaczyć. W zależności od tego wywiadu, jakie są dochody tych państwa, są tak zwane zasiłki okresowe. I oczywiście najważniejsza rzecz, jeżeli państwo nie mają problemy na przykład z noclegiem, nie mają gdzie się podziać, w tym momencie jest ośrodek zarządzania kryzysowego, który może im przydzielić właśnie jakiś lokal do momentu, aż staną na własne nogi. To może trochę potrwać, ale z pomocą wielu ludzi może się udać.